jeszcze o jeden bardzo ważny rzecz. Przede wszystkim w urządzeniach elektrofotograficznych w tej chwili te czasy pracy są bardzo długie. To, co mówiłem wcześniej, wystarczający na to, żeby śmiało i odważnie zrobić dostęp do poszkodowanego przynajmniej kilku samochodów. Więc nie ma obawy, że nie będziemy mieli wystarczająco ładnej baterii i wtedy będziemy mogli dalej uzyskiwać działania ratownicze. Ale gdyby tak się stało, że na przykład latarnia nam się rozładuje, zawsze w urządzeniu jest włączany zasilacz, który można wyłączyć z agregatu prądu odkurczania. No i w tej chwili kabel przecina już dolne elementy wzmacniające dachu. Za chwilę otworzy nam ten dach, czyli opuści go na dół. W ten sposób uzyskamy pełen dostęp do osoby poszkodowanej w celu ewakuacji. Oczywiście moglibyśmy rozwijać te założenie. Tutaj prezentujemy tylko i wyłącznie jakby sprzęt i nie podejmujemy elementów taktyki związanej z osobą poszkodowaną, z jej zabezpieczeniem, z jakby jej całym elementem ewakuacji. Ale oczywiście można to wdrożyć i robiliśmy takie ćwiczenia, robimy to również na akcjach. Są dosyć to sprawdzone rozwiązania. No i praktycznie w tej chwili mamy już dostęp, ostatni element dachu i będziemy mogli bez problemu ewakuować naszą hipotetyczną osobę poszkodowaną, która znajduje się w tego. Zobaczcie Państwo, że cały czas ciął elementy konstrukcyjne pojazdu, dach jest elementem konstrukcyjnym, a samolot zachował pełną stabilność, mimo że był tylko podparty i zabezpieczony z jednej strony. W tej chwili na koniec oczywiście zabezpieczenie elementów ostrych i krawędzi ostrych w pojeździe specjalnymi matami, co też jest ważnym jakimś takim standardem postępowania. Kamil w tej chwili zabezpiecza oczywiście ostre krawędzie. Za chwilę tutaj zakończymy pokaz, ponieważ za chwilę również będziemy mogli przejść na turbinę gaśniczą. Na koniec jeszcze poprosimy Kamila, żeby pokazał, jak stabilnie jest samochód w tej chwili usytuowany na placu. Kamil nam wejdzie na górę samochodu. Poprosimy Kamil jeszcze oczywiście o wejście, żeby nasi goście jeszcze zobaczyli, jak wygląda stabilność tego pojazdu w tej chwili przy zastosowaniu odpowiednich podróż. Kochani, ja proszę o duże brawa dla OSP Moślina. Naprawdę oni nas wspierali przez cały targ i oczywiście z pokazami ratownictwa technicznego. Ja w tej chwili przekazuję głos.